Wszechświat fascynuje nas od dawna, ale jeszcze nigdy nie był tak blisko. Eksploracja kosmosu staje się dla nas codziennością. Przestrzeń kosmiczna otwiera się nie tylko dla kolejnych państw, ale i dla prywatnych przedsiębiorstw. Branża kosmiczna stała się jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi światowej gospodarki. Wszystko to oznacza rosnące zapotrzebowanie na specjalistów zajmujących się różnymi aspektami działalności człowieka w kosmosie. To nie tylko naukowcy i inżynierowie. Branża kosmiczna stwarza szanse dla wielu osób o różnych kompetencjach. W tym filmie poznamy ludzi, którzy wybrali karierę związaną z sektorem kosmicznym. Dowiemy się, czym się zajmują i czego potrzeba, aby pójść w ich ślady. Jakub Bochiński pracuje jako project manager w podwarszawskiej firmie Creotech Instruments. Przedsiębiorstwo zajmuje się tworzeniem elektroniki kosmicznej oraz technologii satelitarnych, ale zatrudnia nie tylko inżynierów. Praca menedżera to jest praca polegająca na trzech sprawach. Po pierwsze, jest się liderem zespołu, który ma za zadanie zrealizować jakiś projekt. Zazwyczaj o czasie, w jakimś ograniczonym budżecie, no i jakiś jest zakres tych zadań. I to te trzy aspekty, czyli jak zdążyć w jakimś czasie, kim to właściwie zrobić, z kim i korzystając z czego, i jak zmieścić się w budżecie, to są te trzy główne zadania każdego właściwie menedżera, każdego projektu. W aspekcie kosmicznym to, co jest najciekawsze, to że pracujemy z inżynierami, którzy są absolutnie światowej klasy. Trzeba ich znaleźć, zrekrutować, zbudować z nich zespół, który wspólnie potrafi w efektywny sposób budować na przykład satelitę. No, z drugiej strony trzeba na to wszystko znaleźć budżet. I tu pracuje się z całą firmą, całą organizacją, z managementem wyższym, z naszymi dyrektorami i tak dalej, żeby pozyskać odpowiednie pieniądze w odpowiednim czasie na wszelkiego rodzaju skomplikowaną elektronikę, mechanikę, no i właśnie tych ludzi. No i trzeci aspekt, no to jak zdążyć z tym wszystkim o czasie. I tu jest ta ważna rola menedżera, który projekt oparty na pasjonatach, inżynierach mógłby toczyć się często latami, a ten menedżer jest od tego, żeby czasami przyjść i powiedzieć: słuchajcie, musimy z czegoś zrezygnować, musimy coś przyspieszyć, musimy coś zrobić w nietypowy sposób po to, żeby zdążyć w określonym terminie. W końcu rakieta być może na nas nie poczeka, na naszego satelitę. Kompetencje do pracy menedżera kosmicznego bardzo zależą od tego, jaką konkretnie misję będzie się budowało, ale zgrubnie patrząc, na pewno są to kompetencje interpersonalne, po prostu tak zwane kompetencje wszelkie miękkie, umiejętność współpracy z ludźmi, to menedżer często jest tą taką twarzą reprezentującą ten projekt. Z drugiej strony, no musi być trochę tej wiedzy technicznej. Wiadomo, ciężko zarządza się zespołem, w którym nie rozumie się, czego ten zespół potrzebuje, bo takie najważniejsze zadanie menedżera w jakiejkolwiek organizacji wydaje się, po polsku mówi się, że zarządzamy kimś, ale powiedziałbym, że najważniejsze zadanie menedżera to jest tak naprawdę dostarczać zespołowi tego, czego zespół potrzebuje, żeby osiągnąć swoje cele. I pewnie trzecia sprawa jest taka, że poza umiejętnościami interpersonalnymi, poza pewną dozą zrozumienia technicznego, z którym mamy do czynienia, no dochodzą te elementy zarządcze. W sensie trzeba umieć ustawić w jakiś sposób pracę. I powiedziałbym, to takie kompetencje można uzyskać między innymi studiując zarządzanie, chociaż przyznam, że wszyscy menedżerowie dobrzy, z którymi pracowałem, to raczej są osoby, które po prostu już kiedyś miały okazję pozarządzać jednym czy drugim zespołem i na podstawie tego się tego nauczyć. Z zawodu jestem astronomem i pracowałem przez lata jako astronom, szukałem planet w innych układach słonecznych i naturalnie co jakiś czas korzystałem z teleskopów kosmicznych. Ktoś musiał te teleskopy kosmiczne zbudować. Często my jako astronomowie definiowaliśmy payloady, czyli definiowaliśmy, jak ma działać ten teleskop kosmiczny, który jest budowany obecnie, ten czy inny. Skończyłem doktorat z astronomii i dopiero potem rzeczywiście przeniosłem się na stronę biznesową, zacząłem zarządzać badaniami i rozwojem w jednej firmie, potem w drugiej. No i teraz w moim właściwie sektorze, jako astronom, czuję się u siebie w sektorze kosmicznym, więc teraz już przeniosłem się do sektora kosmicznego z powrotem.
Zajęcie w branży kosmicznej znajdują także specjaliści pozornie niezwiązani z tą dziedziną. Dr Barbara Skardzińska to adwokat specjalizująca się w prawie kosmicznym. Jak mówi, szybki rozwój sektora stwarza coraz większe zapotrzebowanie także na obsługę prawną. Moja praca najogólniej rzecz ujmując polega na obsłudze prawnej różnych podmiotów gospodarczych. Przy czym nie jest to praca, która przypomina pracę mecenas Chyłki lub innych adwokatów z seriali i filmów fabularnych, bo na co dzień nie chodzę do sądu i nie reprezentuję swoich klientów podczas rozpraw sądowych. I tą pracę zawodową staram się łączyć z pracą naukową. Kilka lat temu napisałam doktorat z zakresu międzynarodowego prawa kosmicznego. Staram się ciągle rozwijać w tym temacie, biorąc udział w różnych projektach i grantach naukowych, a obecnie pracuję nad habilitacją także z tej dziedziny prawa. Projektów związanych z kosmosem było sporo. Pomagałam m.in. studentom z Politechniki Warszawskiej wysłać ich satelitę PWSAT-a, przestrzeń kosmiczną. Robiłam różne opracowania naukowe dotyczące m.in. rakiet i systemów wynoszenia w przestrzeń kosmiczną. Badałam także systemy satelitarne. No, było tych tematów sporo. Część dotyczyło także górnictwa kosmicznego czy ochrony środowiska przestrzeni kosmicznej. Oprócz tego także reprezentuję spółki, które na co dzień zajmują się działalnością kosmiczną. I mówiąc o działalności kosmicznej, mam na myśli nie tylko wynoszenie różnych obiektów w przestrzeń kosmiczną, ale także obsługę naziemną danych satelitarnych i różne usługi z tymi danymi związane. Kiedy zainteresowałam się prawem kosmicznym, prawników kosmicznych było niewielu. Głównie byli oni zrzeszeni na uniwersytetach. Praktyków właściwie nie znałam. Teraz sytuacja się zmieniła od czasu wstąpienia Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Tych prawników przybywa, bo i firm, i podmiotów gospodarczych jest więcej. A każdy z tych podmiotów potrzebuje obsługi prawnej, takiej też zwykłej, z zakresu prawa pracy, z zakresu umów. I w tym aspekcie się dużo zmienia i coraz więcej tych prawników kosmicznych się na rynku pojawia i mam coraz większą konkurencję. Przede wszystkim prawo kosmiczne jest prawem nowym. Ono powstało w latach 60. i 70. XX wieku i było tworzone w czasach, kiedy działalność kosmiczną prowadziły właściwie dwa państwa. Stany Zjednoczone i Rosja, a właściwie Związek Radziecki. Ta działalność kosmiczna to była działalność państwowa, nie było podmiotów prywatnych. I teraz w obecnej sytuacji potrzebna jest analiza tych dokumentów stworzonych w tamtych latach na potrzeby prywatnego sektora. Jest to całkowicie nowe, rozwijające i bardzo kreatywne, co w pracy prawnika rzadko się zdarza, żeby aż tak była możliwość szerokiej interpretacji i pracy twórczej. Kiedy byłam w liceum, miałam wrażenie, że praca prawnika polega na chodzeniu do sądów. Natomiast w czasie studiów okazało się, że ja mam bardziej taki koncyliacyjny charakter i pomyślałam, że praca naukowa to będzie dla mnie dobry kierunek. I przez zupełny przypadek trafiłam na konferencję w Montrealu, gdzie poznałam wielu prawników zajmujących się prawem kosmicznym. I byli to całkowicie inni prawnicy niż ci, których znałam do tej pory. Byli to przede wszystkim pasjonaci tego, co robią. Większość z nich miała krawaty w konstelacji gwiezdne i zawieszki ze Star Wars. I biła od nich pasja. I ta pasja zaraziła. I chciałam też być częścią tego świata. Myślę, że najfajniejsze są ludzie oraz rzeczy, które pewnie na co dzień jako prawnik nie robiłabym. To znaczy nie poznawałabym ludzi, którzy budują rakiety lub satelity, którzy wynoszą te satelity, którzy są naprawdę pasjonatami i hobbystami, którzy chcą zmieniać i wierzą, że można zmienić coś na tym świecie. I to jest największa wartość dodana pracy w branży kosmicznej. Z punktu widzenia prawnika dodałabym także możliwość tej pracy kreatywnej, rozwoju, robienia czegoś zupełnie innego niż pisanie umów. I to są takie elementy, które bardzo przywiązują i uzależniają. Ciężko to później zostawić. Branża kosmiczna w Polsce stwarza coraz większe możliwości dla specjalistów o bardzo różnorodnych kompetencjach. Zapotrzebowanie sektora na bieżąco monitoruje Polska Agencja Kosmiczna.
branża kosmiczna w Polsce bardzo dynamicznie się rozwija. Dzięki temu, że mamy coraz więcej firm, w tym momencie już ponad kilkadziesiąt firm, które robią projekty dla takich instytucji jak Europejska Agencja Kosmiczna, jest możliwość pracy w niesamowicie ciekawych i interesujących projektach, które po pierwsze przybliżają nam jako ludziom początki wszechświata, w stanie zwiększyć swoją świadomość tego, co się działo przed nami, to po pierwsze, ale też po drugie ulepszyć nasz świat codzienny na bazie tego, że jesteśmy w stanie zobaczyć, co jest dokładnie obok nas dzięki obserwacji Ziemi, czy też jesteśmy w stanie nawigować dzięki nawigacji satelitarnej miejsca, w których aktualnie jesteśmy, czy chcemy dołączyć. Do wszystkiego, do takich projektów są potrzebni ludzie. Są potrzebni ludzie, którzy te satelity czy te projekty będą w stanie poprowadzić. Zapotrzebowanie na inżynierów i na specjalistów z branży badań kosmicznych w Polsce ciągle rośnie w związku ze zwiększającą się ilością projektów, które są prowadzone przez polskich przedsiębiorców w branży kosmicznej. Jest niesamowite zapotrzebowanie, czy to na inżynierów, czy to na naukowców, ale nie tylko, bo każdy w branży kosmicznej może znaleźć dla siebie miejsce, czy to osoby, które zajmują się kierowaniem projektów, czy koordynacją kontraktów, czy też kwestiami bardzo ważnymi w branży kosmicznej, czyli kwestiami zapewnienia odpowiedniej jakości tych projektów, czy tych produktów, które powstają później w tych projektach, do osób, które zajmują się rekrutacją, zasobami ludzkimi. Jest miejsce naprawdę dla wszystkich, ponieważ projekty kosmiczne jest to wydarzenie, które wymaga współpracy wielu, wielu osób, dziesiątek, czasami setek osób, które nad takim projektem pracują i dlatego dla każdego w tej branży jest miejsce. Od naukowców badających tajemnice wszechświata, przez inżynierów konstruujących satelity i statki kosmiczne, aż po specjalistów od prawa, zarządzania, informatyki czy komunikacji. To przykłady tego, jak różnorodne ścieżki kariery oferuje branża kosmiczna. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Nasza przyszłość jest wśród gwiazd. I już teraz można stać się jej częścią.